Pod względem wydawniczym, sierpień jest chyba najnudniejszym miesiącem w roku. Z czystym sumieniem pakowałem się na tegoroczny urlop, ale scena gamingowa miała zupełnie inne plany. Miesiąc otworzyła gorąca historia, w której Take-Two, partnerska firma wydawcy 2K Interactive, wypowiedziała wojnę youtuberowi Sopmato, ponieważ nie spodobały im się przecieki, o których mówił. Z tego powodu gracze rozpoczęli bojkot Borderlandsów, a media rzuciły się firmie na ratunek. Kolejną wpadkę zaliczyło same Gearbox, ale o tym i o wspomnianej wojnie opowiem w czwartkowych ogryskach. Dzisiaj będzie o CPK-u i CD Projekcie. Kilka dni temu nareszcie mieliśmy okazję zobaczyć film, do którego miały dostęp media na E3 i Gamescomie. Niestety, jak poinformowało studio, wersja dla zwykłych śmiertelników została przycięta, żeby pominąć wszystkie niechciane spoilery. Wspaniały pomysł. Szczególnie, że wszyscy, którzy widzieli oryginalne demo, zdążyli już wszystko o nim rozpowiedzieć. Ba, nawet sekciarze z SJW zdążyli zarzucić CPK-owi, że quest był rasistowski, bo biały gość mówił prawdę, a czarny próbował nas zdradzić. Chociaż w ich przypadku to nic dziwnego. Oni potrafią się oburzyć jeszcze zanim obejrzą film czy gameplay. Trudno powiedzieć, dlaczego CD Projekt nie chce pokazać więcej. Może chcą uniknąć kolejnych ataków, lub od E3 pojawiły się zmiany, które w tym momencie nie są zgodne z planowaną wersją gry. Osobiście krótszy gameplay mi nie przeszkadza, szczególnie że rok wcześniej otrzymaliśmy wyjątkowo długie demo. Teraz sytuacja przypomina wizytę w cukiernie, w której sprzedawca opowiada nam o smaku cholernych jego dzianek, zamiast po prostu nam je podać. Gameplay, a raczej prezentacja, skupia się na rozwoju postaci, buildach i rzeczywistości CPK w 2077 roku. Nareszcie mamy okazję zobaczyć ekwipunek i menu sklepu. Tutaj możemy spodziewać się klasyki. To, co na siebie zakładamy, daje nam odpowiednie statystyki. Z kolei w części Q&A twórcy wspominają o możliwości modyfikowania tego, co na siebie zakładamy. So you can get your legs replaced to your cyber legs, right? And those can give you different skills, like let's say double jump. But then, as a player, you can upgrade actually those and let's say enhance them in a way that they give you something special to it. So for instance, you can actually make them jump in a way that they do not emit that much sound and they become like a really stealth tool. Będziemy mieli możliwość modyfikacji i ulepszenia wszczepów. Jeden z przykładów, jakie dostaliśmy, to nogi, które umożliwiają nam podwójny skok. Jedną z możliwości ulepszenia będzie dodanie do tego efektu cichego lądowania. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do większej ilości lokacji przy zachowaniu ukrycia. Tutaj cieszy mnie fakt, że twórcy są świadomi, że w RPG-ach istnieje konflikt między statystykami ubioru, a jego wyglądem. Podobno pracują nad tym, abyśmy mogli wyglądać tak jak chcemy, a przy okazji zachowywali potrzebne dla testów staty. We're pretty much aware that there is sort of this... In most RPGs, there's this common sort of disconnect between the stats on an item and the looks. While we can't go into details here, let's just say we're aware of this sort of, you know, conflict, I guess, of interest sometimes. So we're looking into how you would be able to make your character still look cool despite having the best stats of an item, right? A skoro już o rozwoju mowa, może to tylko moja interpretacja, ale możliwe, że w CPK-u będzie aktywne skillowanie broni. Czyli im dłużej strzelamy z danej broni, tym lepiej ona leży w naszych rękach. Celownik, sposób przeładowania i ogólna jej pozycja będzie się zmieniać wraz ze zdobywanym skillem. Ta informacja również pojawi się w widoku naszego ekwipunku. Modyfikacja spraw dzieli się na dwie części. Z jednej strony będziemy mogli podrasować ich statystyki, a z drugiej będziemy mogli odpimpować się zgodnie z naszym upodobaniem. Usłyszeliśmy też trochę o pojazdach. Na pewno będą różne rodzaje i na pewno będziemy chcieli z nich korzystać. Tak jak z opcji szybkiej podróży. Już wcześniej słyszeliśmy, że pojazd będziemy mogli sobie także przywłaszczyć, tak jak w GTA, ale będziemy mogli go też również kupić i przywołać z osobistego garażu. Twórcy jednak zapewniają, że wybierając pieszą wycieczkę, zwiększamy swoje szanse na questy i wydarzenia, które mają dać nam poczucie realności świata, w który zostaliśmy wrzuceni. Pacyfiści będą musieli mieć się na baczności. CP jest światem niebezpiecznym i mimo, że po raz kolejny padło potwierdzenie, że możemy nikogo nie zabijać, to znajdą się postaci w grze, które będą chciały złupić z szczepów nasze truchło, więc sytuacje z walką nie będą należeć do rzadkości. Jak obiecują Redzi, żaden playstyle nie będzie karany przez grę. Będą konsekwencje, ale nie kary ze strony gry i jej mechanik. Jest to dość rzadkie podejście. Bardzo często gracz, szczególnie o złym charakterze, w RPG-ach traci możliwość wykonywania questów i jednocześnie zdobycia odpowiedniej nagrody. Granie z kolejnymi wyraźnymi charakterami powinno być wymagające, ale gracz nie powinien mieć poczucia, że na chwilę musi wychodzić z odgrywania postaci i zrobić coś, co gra mu każe, bo inaczej zablokuje mu się jakaś ścieżka rozwoju. Wiedźmin już prezentował takie podejście do zadań i mam nadzieję, że deweloperzy jeszcze bardziej je rozwiną. Nareszcie też dostaliśmy rzut oka na to, jak wygląda hakowanie. Fajnie, że studio nie zrobiło minigierki dla graczy z przedziału wiekowego od 1 do 3, bo ostatnie nawet dobre RPG-i w takie obfitowały. Z tego co widzieliśmy, od tego jak sobie poradzimy z hakowaniem, taki efekt uzyskamy na to, co jest w hakowanej sieci. Tutaj świetny wydaje się nanowire, którym możemy hakować przeciwników z większej odległości. Podobno związani przeciwnicy zawsze muszą powiedzieć nam prawdę. Co to jest ta rzecz? The lasso of Hestia compels you to reveal the truth. But it's really hot.
Klasy postaci mają być płynne do tego stopnia, że gdyby było to fantazy, pewnie maga zobaczylibyśmy z wojennym młotem. Jak w klasycznym RPG-u mamy atrybuty, skille i perki, prawdopodobnie takie jak w Falloutie, które dodają efekty do naszych skilli. Zanim jednak zaczniemy grę i wtopimy się w quest główny i obiecane normalne uliczne życie, będziemy musieli wybrać jedną z trzech początkowych historii. Czyli trochę tak jak w Mass Effect. Możemy być dzieckiem ulicy, nomadem albo korpoludziem. Jak zapowiadają twórcy, jest to wybór, który tak jak dobra lub zła przeszłość będzie ciągnąć się za nami przez całą grę. Na pewno pojawią się nowe opcje dialogowe i może nawet uda nam się osiągnąć inny rezultat zleconych zadań. Jedno jest pewne, devowie nie chcą, abyśmy czuli się zobligowani do podążania wybraną ścieżką. Możemy zmienić styl swojego życia, jednak wspomnieli, że musimy pogodzić się z konsekwencjami takich decyzji. Jak na razie gra zapowiada się bardzo dobrze, choć to właśnie rozmowa z twórcami najbardziej nastawia mnie optymistycznie do Cyberpunka. Jednak jeśli chodzi o prezentację samego dema, to była okej. Początkowo za dużo posklejanych ze sobą klipów dawało wrażenie, że Redzi wyjątkowo nie lubią epileptyków. Po pierwsze, obejrzeniu niewiele się zapamiętuje i niewiele przykuwa uwagę. Dopiero drugie, trzecie i kolejne podejście pozwala wyłapać więcej istotnych detali. Dużo bardziej informacyjna i przyjazna hype'owi była część Q&A. Ludzie od relacji ze społecznością wymyślili jakiś czas temu, że nawet pozorowany wywiad, gdzie osoba z twojej firmy zadaje pytania twoim współpracownikom, daje lepszy efekt niż pozostawienie gościa na mównicy i pozwolenie mu zanudzać całą resztę na śmierć. Krytykowałem EA na E3 za takie podejście, ale głównie dlatego, że wywiad czy Q&A powinien sprzedać chętnemu odbiorcy informacje zamiast raka. A tylko tego możemy się ostatnio spodziewać po Electronic Arts. I nie oszukujmy się, pomimo luźnej prezentacji, żaden niekontrolowany przeciek się nie wydostanie. Tak jak w momencie, gdy rozmowa zeszła na temat możliwości przywoływania pojazdów do swojego garażu i nazywanie swojej maszyny Karaluch. Atmosfera się rozluźniła, ale zaraz wskoczyło cięcie i zbliżenie przy zadawaniu kolejnego pytania. So you know, you can't call your vehicle Roach if you want to. It's all up to you, but it will be your very own. I wonder how many of these cars are going to be called Roach now that you've mentioned it. So Night City is massive. Może to montażysta dba o cenne minuty naszego życia, a może padało zdanie, o tym nie możemy na razie mówić i lepiej było takie fragmenty wyciąć. A skoro już zapuszczamy się w śliskie tematy, nieco wcześniej pojawiły się kontrowersje związane z usunięciem płci postaci. Takie, że teraz wybieramy tylko męską lub żeńską sylwetkę i głos brzmiący męsko lub kobieco. Jest to przybliżone tłumaczenie cytatu devów i jest grupa graczy, którym się to nie spodobało. Ten screen z kolei nieco dementuje te wieści, mówiąc, że granie kobietą lub mężczyzną w dalszym ciągu jest możliwe. Po prostu zostały dodane nowe opcje, które dają szerszy wybór. To kontynuacja dramy wymierzona w Cyberpunka, związana z wirtualną reklamą Mixed Up. Sekta SJW jest niezadowolona, gdy pomija się ludzi, których rzekomo oni bronią, z kolei tutaj byli niezadowoleni ze względu na seksualizację transgenderowych osób. Takie zmiany są mi zupełnie obojętne. Cyberpunk to świat, w którym ciało nie należy do człowieka, ale do korporacji. Jest obiektem na sprzedaż i wyszło poza sferę sakrum. Możesz być kimkolwiek i czymkolwiek chcesz, więc zmiany wydają się zgodne z grą i historią świata. Choć to zapowiadane śmiałe podejście do seksualizacji wydaje się nieco stonowane w najnowszym trailerze. Pierwszy gameplay pokazywał dwie nagie sylwetki. W najnowszym ubrane są w bieliznę. Czy to zapowiedź nowego kursu, czy może drobne wizualne zmiany i unikanie powtórzeń? Nie chodzi o to, żeby latać z nagim dongiem po mieście, ale bardziej o to, kogo słuchają deweloperzy. Rozumiem jednak tych, którzy czują się źli i oburzeni ze względu na wprowadzoną płynną zmianę płci. Choć jak dla mnie nie jest to deal breaker, który mógłby skutkować rezygnacją z gry lub preordera. Dobrze wiemy, że sekciarze politycznej poprawności potrafią wywierać wpływ na firmy, ponieważ wielu z nich pracuje w mainstreamowych mediach. Cyberpunk był obiektem ataków tej społeczności od pewnego czasu. A jak dobrze wiemy, produkcje, które biorą pod uwagę sugestie tej grupy, nie charakteryzują się specjalnie wysoką jakością. Choć mało kto uwierzy, że CDEP zrezygnuje z ciekawej historii i realnych postaci na rzecz pouczania graczy i wpychania im konkretnego świata poglądu, to jednak zmiany w poszczególnych obszarach odpalają wszystkie sygnały ostrzegawcze. Dlatego w moim poprzednim filmie ostrzegałem przed preorderami. Byli już w historii świetni deweloperzy, którzy zaczęli od drobnych zmian, by ostatecznie pogrzebać jakość i skupić się na wysysaniu pieniędzy z tych, którzy jeszcze z nimi zostali. Warto zachować dystans i patrzeć swojej ulubionej marce na ręce. Nie ma oczywiście sensu przy każdej okazji chwytać za pochodnie i widły, ale niech firma tłumaczy się ze swoich akcji i niech próbuje zadowolić tę grupę, dzięki której stała się wielka. Bo gdy poczuje, że nie musi, to grupa fanów będzie pierwszą w kolejce do zignorowania. Ludzie, którzy teraz są źli, to fani, którzy wierzą, że CD Projekt jest w stanie zaoferować im głębsze doświadczenia i obawiają się, że uleganie naciskom mainstreamu może im też doświadczenie odebrać. I nie ma sensu prowadzić z nimi wojny, bo tak jak my, chcą po prostu otrzymać dobrą grę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dramy i ostatni gameplay z Cyberpunka. Dzięki za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, to kliknij łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli Ci się nie podobało, to łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.